kto przynajmniej raz w życiu miał bóle głowy czy też migrenę, wie, jakie to jest okropne, jaki to jest okropny ból, jaki to jest nieprzyjemne. Migreny to nie są tylko okropne bóle głowy, ale też często nudności czy też wymioty. Dlatego każdy, kto się zmaga z bólami głowy czy też migrenami, szuka sposobów na rozwiązanie tego problemu. Przyczyn może być mnóstwo, na przykład bardzo jasne światło, czy też słońce, odwodnienie, zmiana w ciśnieniu atmosferycznym, fluktuacje hormonów, zwłaszcza u kobiet, od stresu, od głośnej muzyki, czy też generalnie głośnych dźwięków, od zbyt intensywnych ćwiczeń, od niektórych leków, od zbyt dużej ilości snu, od zbyt niskiej ilości snu też, palenie papierosów, picie alkoholu, picie zbyt dużej ilości kawy, od niektórych produktów, na przykład od fermentowanego jedzenia, od też długo dojrzewających serów, mięs, od owoców cytrusowych, od na przykład awokado, od bananów też. I generalnie badacze odkryli, że wspólnymi cechami migren i bólów głowy są na przykład dysfunkcje w metabolizmie i transporcie glukozy, czy też dysfunkcje mitochondriów, czyli naszych mini elektrowni, które produkują energię. Migreny mogą też się wiązać ze stresem oksydacyjnym na poziomie mózgu, czy też nadpobudliwość mózgowa, stan zapalny, czy też dysbioza jelitowa. I w jaki sposób ciała ketonowe mogą tutaj pomóc? W literaturze mamy kilkadziesiąt case study, które pokazują, że stosowanie diety ketogenicznej może obniżyć częstotliwość migren aż o 80%. Inne zaś badanie pokazało, że dieta ketogeniczna może pomóc zmniejszyć czas migren o 62%. Literatura sugeruje, że te efekty mogą być jeszcze lepsze ze względu na czas bycia w ketozie. To znaczy po prostu, że czym dłużej będziemy w keto, tym rzadsze i krótsze będą epizody migren i bólów głowy. Jak ciała ketonowe mogą tutaj pomóc? Zwiększając ilość ciał ketonowych we krwi, czy to poprzez suplementację, czy to poprzez dietę ketogeniczną, zwiększamy utylizację ciał ketonowych w mózgu. Mózg lubi ciała ketonowe, a to znaczy, że gdy są one dostępne, chętnie z nich korzysta. A jeżeli mamy problemy z metabolizmem glukozy na poziomie komórkowym w mózgu, to możemy mieć niedostateczną ilość energii. A ciała ketonowe, głównie beta-hydroksymaślan, są alternatywnym źródłem energii dla naszych komórek mózgowych. Dodatkowo ciała ketonowe promują biogenezę mitochondriów. Przyczyną migren mogą być właśnie dysfunkcje mitochondriów, a więc tworzenie nowych, sprawnych mitochondriów może nam pomóc zmniejszyć te epizody. Ciała ketonowe również obniżają stres oksydacyjny oraz stan zapalny, który również jest powiązany z występowaniem migren. Mamy też wpływ ciał ketonowych i diety ketogenicznej na GABę oraz stosunek glutaminianu do GABy. Żeby to bardzo uprościć, glutaminian jest to neuroprzekaźnik, który nas pobudza, a GABA to jest neuroprzekaźnik, który nas uspokaja. Oczywiście w wielkim skrócie. I czym większy jest stosunek glutaminianu do GABy, tym bardziej jest nadpobudliwy nasz mózg. A właśnie ta nadpobudliwość mózgu może powodować migreny, czy też właśnie epizody epilepsji. Dlatego tutaj dieta ketogeniczna, czy też beta-hydroksymaślan może się okazać zbawienny. Mam też pozytywny wpływ diety ketogenicznej na mikrobiotę jelitową. I dieta ketogeniczna, czy też ciała ketonowe mogą zmodyfikować nam nasz ekosystem jelitowy w taki sposób, który może zmniejszyć częstotliwość występowania migren. Jak widzicie, stan ketozy może wpływać na wiele różnych mechanizmów, które mogą, ale nie muszą zmniejszyć ilość występowania migren lub też zmniejszyć czas trwania tych epizodów. Moim zdaniem, jeżeli nie macie przeciwwskazań, to możecie spróbować diety ketogenicznej i sprawdzić na własnej skórze, czy ciała ketonowe, czy też dieta ketogeniczna wpłyną pozytywnie na pracę waszego mózgu, przez co może się okazać, że bóle głowy znikną.
Jest też dużo przykładów anegdotycznych, które potwierdzają te tezy. I w wielu przypadkach dieta ketogeniczna pomogła praktycznie do zera zniwelować migreny. A jeżeli nie wiesz, jak ułożyć dobrze zbilansowaną dietę ketogeniczną, to zapraszam do obejrzenia innych moich filmików lub też zapraszam na konsultację. Pomogę Ci ułożyć dietę ketogeniczną adekwatną do Twojego celu, bo dieta ketogeniczna do leczenia migren będzie zdecydowanie inna niż do redukcji tkanki tłuszczowej.